Poczynając od dzisiaj, z pewną przerwą jut na jutro, będziemy w czasie tych nabożeństw, Fatim nabożeństw majowych pochylali się trochę nad tajemnicami i objawieniami Matki Bożej w Fatimie. Z racji tego roku, stulecia objawień Matki Bożej w Fatimie, chcemy je sobie przybliżyć. Także orędzie, które Matka Boża kieruje również do nas. Dzisiaj mamy pochylić się trochę nad pewnym kontekstem. Do kogo przyszła Maryja? Do jakiego kraju? Do jakich ludzi? Portugalia, może najpierw sama Fatima, w roku 1917 była bardzo niewielką miejscowością, mieszczącą się zaledwie przy jednej ulicy. Kilkanaście, kilkadziesiąt domów, górzysta okolica. Ludzie żyjący głównie no, z płodów ziemi. Wiemy dobrze, że dzieci fatimskie zajmowały się pilnowaniem owiec. Można powiedzieć też o tej miejscowości tyle, i to historycy podkreślają, że żyli tam ludzie pobożni, prości, ale pełni takiej mądrości życiowej. Pewnie dlatego, że żyli w trudnych warunkach musieli nauczyć się jak w ich środowisku właśnie żyć, w zgodzie z Nim, aby służyło dobro człowieka. To jeśli chodzi o Fatimę. Portugalia jednak cała w tym czasie nie była krajem aż tak pełnym harmonii i pokoju. Od 1910 roku była już republiką, ale republiką, która w swoich założeniach, chciała walczyć z religią z kościołem i już pierwsze decyzje jeszcze przed uchwaleniem konstytucji naprawdę były wielkim takim ciosem za danym wierzącym kasowano zakony zabraniano kultu publicznego procesji też państwo mieszało się w wychowanie księży w seminariach Panował wśród rządzących, wśród elit, taki klimat właśnie ateistyczny i też pogardy do wiary. Sytuacja na pewno niedobra, niesprzyjająca też rozwojowi wiary. Jaka jest odpowiedź Pana Boga na tę sytuację? Między innymi właśnie te objawienia Matki Bożej. Ale co ciekawe, Maria mało mówi o polityce w czasie objawień. Ale od samego początku wzywa do nawrócenia i do modlitwy. I nie mogła być inna odpowiedź Pana Boga. Słyszymy to dziś w Ewangelii zresztą. Mamy ludzi, taką właśnie większość, jaka była wśród rządzących w Portugalii. Tak tu widzimy tłum, który domaga się chleba, który właśnie próbuje na Jezusie wymóc jeszcze jeden cud roznożenia chleba. I pewnie jakbyśmy sami przyglądali się swojej historii, swojemu życiu, to znajdziemy w sobie taką postawę, żeby pewne rozwiązanie naszych problemów przyszło od razu i najlepiej po naszej myśli. A Maryja w Fatimie, Jezus dzisiaj w Ewangelii pokazują nam co innego. Trzeba mieć pewien priorytet. Nie? Trzeba najpierw właśnie zadbać o wiarę, o relację do Pana Boga. Stąd dopiero może przyjść prawdziwa zmiana, prawdziwa odnowa, naprawienie relacji, nie? pokój. Najpierw w zwróceniu się do Pana Boga i postawieniu na nim, oparciu się na nim. Stąd dopiero może przyjść i, i zawsze idzie chęć, żeby też zmieniać świat. Ale najpierw trzeba zadbać właśnie o wierność Panu Bogu. I co ciekawe, w tym takim burzliwym okresie rządów republikańskich, tuż po objawieniach Matki Bożej w Fatimie, już w grudniu 1917 roku przychodzi nowy rząd, który przynajmniej w tych kwestiach wiary staje się bardziej wyrozumiały, cofa pewne dekrety utrudniające życie katolikom. Sytuacja pomału zaczyna wracać do normy. Wiara może być już praktykowana tak jak dawniej, w sposób wolny. Niejako przez to Maria nam pokazuje, że Pan Bóg naprawdę wie, czego nam potrzeba. Jest wierny, jeśli pozwolimy mu działać, jeśli mu zaufamy.